Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Ja dzisiaj jestem w Izerach i do zdobycia mam wielką kopę. Kolejny szczyt do mojej korony gór polskich, którą robię, już wielokrotnie mówiłem. Góry ostatnio to moja obsesja, chodzę jak opętany, byleby tylko nie padało, bo po błocie i po wodzie raczej średnio mi się chodzi. Natomiast dzisiaj tutaj jestem w super towarzystwie Adama i idziemy sobie zdobywać kolejny szczyt. Razem robimy koronę Polski, więc tym bardziej będzie super, jeżeli dzisiaj zdobędziemy kolejny super szczyt do naszej listy. Dojeżdżamy do Przełęczy Jakuszyckiej, gdzie zostawiamy samochód na jednym z darmowych parkingów. Jest i po lewej, i po prawej stronie. No i sobie ruszamy żółtym szlakiem aż do samego szczytu. Na początku droga jest taka bardzo asfaltowa, wręcz bardzo wygodna. Później się robi coraz węziej i coraz bardziej dziko, aż wracamy do znowu bardzo wygodnej drogi. Czas około 1,5 godziny z parkingu w jedną stronę. Przy okazji przechodzimy sobie przez kopalnię Kazimierz, przepraszam, Stanisław, Stasiu albo Kaziu, dobra, Stanisław, już sprawdziłem. Tutaj jest bardzo taki uczęszczany spot przez rowerzystów, przez grupy rowerowe, no bo miejsce jest niezwykle urokliwe, zobaczcie. Teraz wam pokażę, jak ten wyrąb niedziałający już kopalni wygląda. No wygląda bardzo ciekawie, świetna miejscówka na zdjęcia. Tutaj tylko dodam, że miejsce to oprócz pięknych uroków wizualnych jest też miejscem dosyć niebezpiecznym, bo w Izerach jest bardzo dużo żmij zygzakowatych. Ja dzisiaj miałem okazję z daleka spotkać jedną, natomiast Adam, który dzisiaj ze mną spaceruje, miał z nią spotkanie wręcz pierwszego stopnia, więc w Izery uważajcie, bo żmije sobie spacerują środkami drogi i mają gdzieś. No w końcu są u siebie, prawda? Zanim będziemy zdobywać szczyt, jeszcze zatrzymamy się tutaj w tej chatko-budce na jakiś szybki taki przekąsek. Miejsce, gdzie można sobie usiąść i apeluję do wszystkich chodzących po górach, chociaż myślę, że ludzie chodzący po górach, do nich nie trzeba apelować. Natomiast turyści, przypadkowi ludzie, zabierajcie ze sobą śmieci, bo to nie jest śmietnik. A przed nami szczyt. Proszę bardzo, zdobyty, zdobyliśmy, jesteśmy. Tuż przy drodze znajduje się pieczątka do naszej książeczki, do korony gór polskich. Wysoka kopa, ale powiem wam w sekrecie, że to nie jest ten właściwy szczyt. Szczyt jest troszeczkę dalej i trzeba przejść przez Mokradła, ale jest to teren chroniony, bo są tutaj, zobaczcie, cietrzewie i nie wolno tam chodzić właśnie przez te cietrzewie. Ale my jesteśmy szczęściarzami, bo tylko od końca grudnia, od końca września do 1 grudnia można tutaj chodzić. I tu jesteśmy właśnie, zobaczycie, zdobywamy szczyt! Zdobyliśmy go w tym prawdziwym miejscu, a nie w tym miejscu, gdzie jest pieczątka. Więc jeżeli macie okazję, a jesteście w tym terenie, który nie zabezpiecza ptaków w ich naturalnym środowisku, to koniecznie przejdźcie się jeszcze po tych mokradłach i zdobądźcie prawdziwy szczyt, po który przyszliście. Przed nami powrót około 1,5 godziny, tym razem w dół, bardzo przyjezdną drogą wysypaną tłuczniem. Idzie się bardzo fajnie, tam co chwilę mijają nas grupy ludzi, grupy rowerzystów, ale no ta strefa na rower jest jak najbardziej polecana.
Gratuluję nam za zdobycie kolejnego szczytu. Kolejna pieczątka w książeczce. Brawo, bardzo się cieszymy. Wam bardzo dziękuję, że spędziliście z nami czas i wyszliście z nami na kolejną górę, na najwyższy szczyt Izerów. A my już sobie powolutku kierujemy się do strony parkingu. Zobaczcie, zrobiliśmy 16,5 km od parkingu na szczyt góry i z powrotem. Pozdrawiam bardzo serdecznie.